Volume 1, bo Volume 0 było poprzednio, tak? Na samej górze, teraz tak, tutaj na dole ekranu powinniście widzieć myspace.com/bmózgów, czyli adres naszego MySpace'a. Na samej górze powinno być logo spinera.pl, spiner.com. Dziękujemy bardzo za to, że możemy dzięki Wam oglądać relacje z bitew. Wyżej powinno być jeszcze logo YouTube'a. Niżej pod myspace.com/burza mózgów już powinny być pierwsze hejty autorstwa snajpera ze ślizgu, a my zaczynamy z pierwszą walką, tak? Na samym początku ustawiliśmy naprzeciwko siebie dwóch nieprzeciętnie popierdolonych jegomości. Sam się boję tej walki, nie wiem co się stanie. Po mojej lewej stronie, reprezentujący Sadowne, dobrze mówię, VTZ. VTZ, nie masz stylu jak on, stop klatka. Po mojej prawej stronie, reprezentujący Hip Hop Akademia, znany jako brudna wersja Rufina MC, Murzyn MC. Kto ma monetę? Poproszę monetę. Recesja. Tylko banknoty. Wszystko da się tym przepchnąć. Dwa złote? Masz tyle przy sobie? Freestylowiec ma przy sobie dwa złote, jaram się. Dobra, gdzie ja tu mam stoper? Kurwa, mam stoper. Okej. Właśnie, przepraszam najmocniej. Jako, że to jest volume one, cisza. Jako, że to jest volume one, po raz pierwszy, pierdalaj. Jeszcze nie. Jako po raz pierwszy ta edycja będzie sędziowana. Skład sędziowski to przede wszystkim Miss WBW 2008-2006 Muflon. Tak, tutaj. Obok Miss WBW 2004 Duże P i Miss WBW 2010 Solar. Dobra. Murzyn jest po mojej prawej stronie, więc wybieraj, czy to będzie orzeł, czy to będzie reszka. Reszka. O, skubany. Ryzykant. Jest to orzeł. VTZ wybiera, kto zaczyna. Murzyn MC zaczyna. Zegar jest nastawiony na minutę. Jedziemy, kiedy będziesz gotowy. Pamiętaj o tym, że wszyscy muszą cię usłyszeć. Jedziemy. Na początku tej walki pokażę, że jestem klasykiem jak transatlantyk, bo każdy wers tej bitwy to będzie punch analny. Głęboko wchodzi w dupę, wybucha, rozrywa, ciepła masz mix z gówna i krwi ze środka wypływa. Ty to rozumiesz, myśląc, że to Slim Fast. Wszyscy wiedzą, że wciągam rodzyny, fajnie, super, ale u ciebie to miałem wyżerkę, ty masz mieszankę studencką w dupie. I wiesz co, to było dla mnie dziwne, nigdy się z tym nie spotkałem, bo niektóre rodzyny były w środku brązowe, a na zewnątrz białe. Nie wiem, z kolegą je malowałeś? Jestem dendrofilem i chuja na to kładę, trzyżę się z moją sekwoją, ty będziesz baobabem. Ja po wygraną wciąż do przodu kroczę, te pancze tak bolą, że już płaczesz własnym moczem. I teraz pokażę ci, że ja mam ten chory talent, bo płaczesz moczem, ale kaszle szkałem. Czy to koniec, tak? Okej, co na to VTZ, jedziesz. Cicho! Ten typ się po walce pozbiera do wyjścia, bo ma zaburzenia i żałosne skilsy. To nieślubne dziecko gospela i lipsa, czy szalony sen Freuda się po latach ziścił. On ma problem ze sobą i dlatego wymięka. To kompleks Edypa czy problem potencji. Lecz Starowicz dał mu błąd stałego klienta, bo a Andrzej Samson miał z nim fotki w galerii. Ja mam wersów sporo i każdy to punchline. Kurwa. Ja mam wersów sporo i każdy to punchline, a ten twój przypadek to szczyt patologii. Nawet seksuolog chciał się radzić House'a, a ten cię obejrzał i łyknął Wikodin. Jedziesz. Bananostus przedmieść, na bitwach daj spokój i nie rzucaj więcej na wilki na walce. Bo tobie zostanie tylko śliwka na oku, a mnie dla odmiany malinki na pałce. Twój wygląd i ksywa to już powód jak znalazł, by oprócz mnie ci wjebał Armii, Rufin i Białas. A propos tej ksywki, czas to z siebie wyrzucić. Murzyn, jak to było? Kali kochać, Kali skruczyć? Koniec, przejście. Co na to odpowiada Murzyn MC?
Jego ulubione danie to makaron z rodzynkami. Wiecie, jak wygrzepujecie z dupy i czasem wyłażą z włosami. Jesteś chujowy, więc typie weź zamiast rapem zajmij się szantami. Co do szantów, weź to ziomek sprawdź. A ziomek tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech do czorta. Porządne kanapki daje McDonald's. 10 w skali grubolka. Wow. Byłem z nim kiedyś w KFC i nadal mnie ten obraz boli, bo ten typ używa łupieżu złoniaków do frytek zamiast kurwa soli. Dawaj. Więc co do chorych panczy, to weź to tybie sprawdź. Twoja panna nigdy nie nauczyła się szczać. Więc kiedy zobaczyła psa, od tego momentu sika tak. I kurwa, ja wiem, panna mężczyzna ozdoba, ale co to za ozdoba, co leje po własnych nogach? Co to było? Koniec? Okej, okay. Dobra, co na to VTZ? Cicho! Zaglądam w kalendarz i się nieco dziwię, ale po namyśle to w to głębiej wbijam, bo ktoś ci pozwolił wyjść przed Halloweenem, lecz mam takie pancze, że ci pęknie dynia. Ja w tym wejściu rzucam tak ogniste pancze. Kurwa. Ja w tym wejściu rzucam... Tak ogniste. Ty się spaliłeś! Ja w tym wejściu rzucam tak ogniste pancze, że nikt cię nie zechce po nim już wysłuchać. Będziesz zapierdalał po osiedlu w masce i pukając wołał słodycz lub psikutas. O kurwa, macie. Jedziesz. Ciekawe, czy dzisiaj twoja stara będzie. I wiem, że dla ciebie to przykre w rozkminie. Pamiętaj, w Harlemie oblała selekcję, a zwłoki wydają tylko bliskiej rodzinie. W ogóle to rzucę powiastką z murałem, żebyście nie poszli z nim nigdy na dance. On zabrał nas kiedyś pod miasto na balet. Na 100 osób znał jedną, czyli swoją ex. I to jest... 5 sekund. I to jest tak. Koniec. Dzięki za zajebistą walkę. Słusznie bałem się i wcześniej, dziękuję, ale nie zasłaniaj mnie, stary. Aha, na szefu, dobra. Chciał ci wyznać miłość prostowiaja po prostu. Dobra, pytamy, co na to jury. Muflon, kto twoim zdaniem wygrał? Mam jakąś tam tą argumentować? No jeżeli umiesz, to... Jak też? Jak też? No to powiem po prostu, że wygrał moim zdaniem VTZ! Dobra, jeden głos na VTZ-a. Ja mam problem, bo VTZ zjebał drugie wejście dosyć. Ale z tą bliską rytmą. Nie wiem, no. Bez konsultacji, kurwa. Jurorzy się nie mogą... Solar? Można, oczywiście. Tylko raz możesz tak. Później już po dogrywce już się musisz zdecydować. Nie rób się na dogrywki. Dla mnie to jest gówno. Co? Nie, no, moje zdanie VTZ. Okej, okay, VTZ wygrywa tą walkę, zróbmy hałas dla niego. Ale, czekaj. Mam pytanie, czy może na przykład chcemy jeszcze trochę pooglądać tego pojedynku? To jest pytanie do publiki. Nie, dobra, dzięki. Pierwsza walka, burza mózgu Volume 1 już za nami.